wiele rzeczy w moim życiu, wszystko zaczęło się od książek. Najpierw był Janowski, który sprawił, jakkolwiek to zabrzmi, że zakochałam się w profesorze Kamińskim. Trochę za późno, ale i tak pewnie bym szans nie miała, bo jego fantastyczna żona była jego też żoną, przyjaciółką. Ale postać jego, to czego dokonał w swoim życiu, mógłby obdzielić kilka życiorysów. I wtedy zakiełkował pomysł, zakiełkowała myśl o tym, że może warto, żeby Hufiec nosił imię harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Jestem zaszczycony, mogąc współpracować z naszym wspaniałym Hufcem, z naszymi niezrównanymi harcerzami, Martą, Krzysztofem i całym środowiskiem, które wokół siebie zgromadzili. Z uznaniem podkreślamy, jak wielką wartość wnosicie w życie miasta. Nie tylko poprzez fakt, że dodajecie urody i doniosłości naszym miejskim uroczystościom, swoją obecnością, ale przede wszystkim dzięki krzewieniu tego najszlachetniejszego ducha, zwłaszcza wśród bielskiej młodzieży. Bardzo serdecznie gratuluję Wam zdobycia wybranego przez Was imienia druha profesora harcmistrza Aleksandra Kamińskiego i gorąco witam Was w naszej wspólnocie ruchu kamikowego. Gdy rok temu Wasza komendantka rozmawiała ze mną o starcie kampanii Bohater, wiedziałam, że czeka Was rok solidnej pracy związanej z poznaniem postaci drucha Kamyka, jego życia, osiągnięć i spuścizny. 7 października 2023 roku to niezwykle ważny dzień dla społeczności Hufca ZHP Biała Podlaska. To dzień, w którym została zwieńczona kampania Bohater, czyli cykl akcji zmierzających do tego, by Hufiec otrzymał imię harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Dlaczego Kamiński? Szukaliśmy wraz z pozostałymi instruktorami naszego Hufca takiej postaci, która mogłaby być bohaterem, która mogłaby imponować zarówno tym najmniejszym, jak i tym najstarszym. Zagłębiając się w lektury harcerskie, okazało się, że najbliższa nam jest postać właśnie harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Przez rok dbaliśmy o to, by każdy z naszych członków dowiedział się jak najwięcej o Aleksandrze Kamińskim. Natomiast w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja, na której wystąpiły ważne postaci dla harcerzy i nie tylko. W czasie konferencji wystąpił profesor Wojciech Feleszko, który prywatnie jest lekarzem, a prywatnie również jest wnukiem Aleksandra Kamińskiego. I opowiedział nam o tym, jakim człowiekiem był przede wszystkim Aleksander Kamiński. Na konferencji wystąpiła też profesor Ewa Hoffman-Piotrowska, która jest znawczynią literatury, w tym między innymi dzieł, które napisał Aleksander Kamiński. Z kolei historyk, profesor Grzegorz Nowik, mówił o Aleksandrze Kamińskim jako o wychowawcy żołnierzy Armii Krajowej. Profesor Bogusław Śliwerski z kolei mówił nam o profesorze harcmistrzu Aleksandrze Kamińskim jako o pedagogu. Te cztery ważne postaci przedstawiały z różnych perspektyw tę postać dla nas najważniejszą. Po południu z kolei w debacie wzięła udział harcmistrzyni Dorota Całka, a także harcmistrz Marek Frąckowiak, którzy wspólnie z uczestnikami konferencji rozmawiali m.in. o istocie służby dla harcerza zarówno tego młodszego, jak i starszego. Kim był Aleksander Kamiński jako człowiek? Bo takie zostało mi zadane pytanie. Moja mama, czyli córka Aleksandra Kamińskiego, która niestety nie miała szansy być duchem, dlatego że w momencie, kiedy wybuchła wojna, miała iść do pierwszej klasy, bardzo chciała zostać duchem, zresztą jako małe dziecko uczestniczyła w tym wszystkim, co działo się w Górkach Wielkich, ale z powodu wojny niektórym to się nie udało. I z uwagi na fakt,
że mój dziadek zajmował się w czasie wojny bardzo dużą konspiracją, to moja mama jako dziecko niestety, chcąc być chronioną przez swoich rodziców, bardzo dużo czasu spędzała w oddaleniu od nich. To w dzisiejszym rozumieniu może się wydawać bardzo trudne, ale wówczas sprawy społeczne czy sprawy harcerskie odgrywały tak ogromną rolę, w szczególności jeżeli chodzi o mojego dziadka, że kwestie rodzinne często były oddawane, odsuwane na dalszy plan. Wielką pomocą dla mojego dziadka była jego żona, Janina Kamińska z Sokołowski, czyli moja babcia, która przez całą wojnę mu towarzyszyła. Do tego stopnia, że Kamienie na których pewnie Państwo najbardziej znają mojego dziadka, to jest książka, którą dosłownie napisała moja babcia. To gdzieś w różnych opisach ten motyw też istnieje, mianowicie taki, że jak wydarzyły się te wszystkie wydarzenia, które były podłożem do napisania Kamieni na Szaniec, oni zamknęli się w domku w pobliżu Piastowa, babcia wyjęła maszynę do pisania, babcia pisała to, co dziadek jej dyktował. Kamek literatem, Kamek pisarzem. No właśnie, to taki temat, który jakoś jest mi bliski profesjonalnie, bo powiem Państwu szczerze, że jest to dla historyka literatury duże wyzwanie i duży kłopot. Kiedy wchodziłam przed spotkaniem tutaj z Państwem na Wikipedię, żeby sprawdzić, jak identyfikowany jest przez współczesnych użytkowników no tej, można powiedzieć, najbardziej popularnej społecznościowej encyklopedii Aleksander Kamiński, to wśród różnych określeń, kim on był, na pierwszym miejscu oczywiście pada, że był polskim pedagogiem, wychowawcą, profesorem nauk humanistycznych, potem, że współtwórcą metodyki słuchowej, członkiem Armii Krajowej i tak dalej. I to, że był autorem książki Kamienie na Szaniec, informacja ta pada na końcu. Historyk literatury staje się takim ciekawym zjawiskiem, mianowicie kiedy czytamy informacje samego Aleksandra Kamińskiego, czy jego wypowiedzi, on mówi wprost, że nigdy pisarzem nie chciał być. Tak? Literaturę traktował jako zajęcie, można powiedzieć, podrzędne, instrumentalne wobec jego aktywności wychowawczej i naukowej. Czyli traktował pisarstwo jako instrument w przekazywaniu treści, które chciał po prostu przekazywać. Tutaj dla niego takim wzorcem było pisarstwo Janusza Korczaka. No, czekam na to, kiedy on mi da tę zgodę na przekazanie, na wydanie bez wiedzy i zgody autora, prawda? Ja przez kolegów, czy tam ktoś, kto jechał, jeden z naszych instruktorów jechał do pracy w Londynie, że ja to przekażę. A na to Kamiński westchnął głęboko i mówi: druku, ja nie dam takiej zgody. Dlatego, że Polska jest nad Wisłą, nie nad Tamizą. Oni sobie w Londynie poradzą i to im druk może powiedzieć. Ale ja walczę o to, żeby ta książka wyszła tu w Polsce, 78 rok. Walczę o to, żeby ta książka wyszła tu w Polsce, i żeby ona trafiła do polskiej młodzieży harcerskiej. Bo Polska jest tu nad Wisłą, nie nad Tamizą. Jakie czynności grupotwórcze w związkach młodzieży do 1948 roku Kamiński znajdował? Więc samokształcenie, o którym mówiliście, samo pomoc, o którym też już mówiliśmy, poetyzowanie, bo jako poetę, który widzi więcej, śpiew, pisemka, przedstawienia amatorskie, gry sportowe, wędrownictwo, zabawy towarzyskie i przysposobienie wojskowe. To są te rzeczy, które wyciąga z doświadczeń organizacji młodzieżowych do 1948 roku. Wydaje się, że z punktu widzenia harcerzy nic nowego. Tak? To wszystko jest. Gdyby dzisiaj był z nami Aleksander Kamiński, to niewątpliwie zwróciłby uwagę na kluczową kwestię dzielności, zaangażowania, odpowiedzialności obywatelskiej za rozwój polskiego społeczeństwa. Zwrócę zatem uwagę na dwie kwestie, które są kluczowe i niezwykle aktualne w harcowaniu, jak i wychowywaniu młodych pokoleń. Pierwsza to właśnie kwestia samorządności, a więc przygotowywania dzieci i młodzieży do życia w państwie demokratycznym, a więc i poszanowania praw każdej osoby, do braterstwa, do solidarności.
a druga dotyczy właśnie owej dzielności i samowychowania. Dzielność. Kamińskiego można uznać za prekursora tego pojęcia. Pod pojęciem dzielności Kamiński krył wiele ważnych cech, które jego zdaniem powinno wykuwać harcerstwo, ale jednym z wielu aspektów było praktyczne, realne działanie. Czy dzisiejsze harcerstwo uczy prawdziwego życia i działania? Czy zabawy swego rodzaju udawania działania? Czy coś z tym możemy zrobić? Czy rzeczywiście tak jest? Pewnie jak w wielu miejscach powiedziałby Kamiński, to zależy. Myślę, że to zależy, bo harcerstwo było, jest i mam nadzieję, że zawsze będzie ruchem. I to bardzo, bardzo zależy od tego, jakie to jest środowisko, jakie to jest środowisko harcerskie, jaka to jest gromada, jaka to jest drużyna, jaki to jest szczep, jaki to jest chówiec. Jest cała masa środowisk, w których harcerstwo uczy życia, takiego w rozumieniu właśnie Kamińskiego, takiego, które prowadzi do tego samowychowania, samorozwoju, które buduje motywację wewnętrzną, która jest moim zdaniem szalenie istotna. I to słowo odmieniamy w harcerstwie przez przypadki, jak sobie popatrzymy w jakieś dokumenty wewnętrzne ZHP, to po prostu tam wszędzie tam, gdzie dotykamy tematu kadry, to pojawia się słowo motywacja. Tylko rzadko zastanawiamy się nad tym, co to słowo tak naprawdę oznacza. Ono jest już, mam wrażenie, takie trochę przetarte, jak zdarta płyta. I motywacja jest tym, co powoduje, że nam się chce chcieć działać wewnętrznie. Nie to, że ktoś nam to narzuca, nie to, że ktoś napisał taki program pracy dla gromady, albo drużyny, albo dla chówca, tylko dlatego, że nam się wewnętrznie chce. I myślę, że w duchu Kamińskiego w wielu środowiskach jest tak, że się młodym ludziom chce i oni robią. I wtedy to jest prawdziwe przygotowanie do życia. Natomiast w duchu tego pytania, które zadałaś, Marta, czy są takie miejsca, gdzie się bawimy w życie, to myślę, że są też niestety takie miejsca, gdzie się bawimy w życie, gdzie różne rzeczy udajemy. Udajemy, że się uczymy różnych rzeczy, udajemy, że je robimy, programujemy, a potem one się rzeczywiście nie przekładają na takie realia. A co to jest ta dzielność, prawda? I dlaczego ona taka była ważna dla Kamińskiego, a była ważna, bo on do tej dzielności wracał nieustannie, czyli wielokrotnie w różnych swoich dziełach, w tym co mówił, co pisał, bardzo fajnie wykłada tę ważność dzielności dla Kamińskiego, jako jednej z jego takich podstawowych drogowskazów życiowych. Andrzej Janowski w tej swojej książce o Kamińskim właśnie bardzo fajnie pisze i tłumaczy trochę, co Kamiński rozumiał przez to pojęcie dzielność. On się odwołuje do pojęcia, do greckiego słowa arete, taki. Przeczytacie, nie będę tego tłumaczył, ale myślę, że pod tę dzielność można podkładać bardzo wiele różnych rzeczy, różnych zachowań, w bardzo różnych okresach, w bardzo różnych sytuacjach. To jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, bo to nie znaczy tylko przecież dzielności w rozumieniu, nie wiem, buńczucznego chłopaka, który, prawda, stawia się kolegą na podwórku, jest dzielny. To jest najpłytsze, najłatwiejsze i to chyba nie o taką dzielność chodzi. Chodzi o dzielność w sytuacjach zarówno skrajnych, no takich jak chłopiec skaczący, żeby kogoś uratować z wody, prawda, jak dzielność konspiratora w czasie wojny, ale także jako dzielność w takim codziennym, zwykłym życiu, to przychodzi nam dokonywać jakichś czasem pozornie drobnych wyborów. Zespół do spraw kampanii Bohater przygotował działania na cały rok. Polegało to na tym, że co miesiąc mieliśmy spotkania instruktorskie, ale nie tylko instruktorskie, tak naprawdę byli też zaproszeni i wędrownicy, i rodzice, którzy byli chętni, aby z nami się spotkać, porozmawiać i inne tego typu rzeczy. I na każdym spotkaniu
był przygotowany list i był do niego cytat Kamińskiego oraz zadanie zarówno dla instruktorów, jak i zuchów i harcerzy. I teraz chciałabym przejść całą tą ścieżkę miesiąc po miesiącu, co się działo, jakie były zadania, jaki był cytat oraz jakie wydarzenia towarzyszyły nam podczas tego roku. Zaczniemy od grudnia. Umiejętność znoszenia niepowodzeń jest wielką i ważną umiejętnością. Oczywiście, jeśli towarzyszy jej zdolność i chęć do wyciągnięcia nauki z porażek. To był pierwszy cytat i zadanie, jakie nam towarzyszyło w grudniu, polegało na podsumowaniu swojego roku, czyli podsumowaniu tego swoich sukcesów, swoich porażek, tego, co nam się udało, co się nie udało, co najbardziej zapamiętałem, najlepsze wspomnienie, może coś, co wyniosę ze sobą w nowy rok. I było to zadanie zarówno dla instruktorów, zuchów i harcerzy. To też zmuszało do takiego pomyślenia, co zrobiłem przez ten rok, co mógłbym zrobić w nowym roku, co mógłbym zmienić, co mógłbym ulepszyć. Wędruję kupiec Biała Potaska na uroczystości nadania imienia. Dziękuję. Chodź! Chodź! Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego! Wszystko, co nasze Polsce oddamy, jej tylko życie, więc idziem żyć. Świty się wielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań, słońce licz. Ramię wręcz, słabość krusz, ducha też ojczyźnie miłej służ. Na jej zew, bój czy w trud, pójdzie rad harcerzy polskich ród, harcerzy polskich ród. Podsumowaniem tego dnia było uroczyste odczytanie uchwały Komendy Chówca o nadaniu imienia chówcowi Rubierz imienia Aleksandra Kamińskiego oraz posadzenie dębu, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Podczas tej uroczystości, kiedy to zasadziliśmy dąb oraz odsłoniliśmy tablicę pamiątkową, wzięli udział nie tylko nasi harcerze, ale też instruktorzy, zaproszeni goście, rodzice, ale też zaprzyjaźnione druhny ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Mamy też taki plan, aby wspólnie z ZHR-em wystąpić do Rady Miasta, aby nadać temu miejscu nazwę, a miałoby się nazywać ten plac placem harcerskim. Uważamy, że jest to doskonałe miejsce do tego, żeby harcerze mogli się spotykać wspólnie, razem pośpiewać, pobyć ze sobą. Myślę, że to miejsce zyskałoby tylko na naszej obecności. Całość, baszość! Związek Harcerstwa Polskiego, Chówiec Biała Podlaska. Biała Podlaska, 7 października 2023 roku. Uchwała numer 2/2023 z 7 października 2023 w sprawie przyjęcia przez Chówiec ZHP Białej Podlaskiej nazwy Rubierz imienia harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Słuchajcie! Punkt pierwszy. Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego Biała Podlaska, działając na podstawie paragrafu 52 ustęp 2 punkt 7 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego oraz uchwały Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego nr 91/19 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie regulaminu musztry i ceremoniału harcerskiego po zakończeniu kampanii Bohater postanawia o przyjęciu przez Chówiec Związku Harcerstwa Biała Podlaska nazwy Rubierz imienia harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Całość, baszność! Czuwaj! Podpisano harcmistrzyni Marta Kucharska, komendantka chówca ZHP Biała Podlaska Rubierz imienia harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Smocznij! To co robimy jako instruktorzy? Robimy
nie oszukujmy się, dla siebie. Dużo robimy dla siebie. W tej naszej służbie mamy mnóstwo radości z tego, co robimy. Ale prawda jest taka, że to, co robimy, to robimy dla tych najmłodszych. Dlatego bardzo proszę, Duchny Jadzie, naszą seniorkę i najmniejszą Zuchenkę naszą, o odsłonięcie chusty z tablicy poświęconej Aleksandrowi Kamińskiemu. Proszę. W miejscu chciałabym podziękować wszystkim moim instruktorom za pracę podczas kampanii Bohater. Przede wszystkim zespołowi programowemu do spraw kampanii Bohater, drugi Michasi, drugi Iwonce, drugi Asi, ale tak naprawdę wszyscy pracowaliśmy na to imię. Mam nadzieję, że wszyscy macie poczucie, że ten bohater jest też waszym bohaterem. I tego wam życzę i sobie. Bardzo ciekawa, inspirująca, dająca takie głębokie przemyślenia. Ja z Kamieniami na Szaniec ćwierć wieku temu miałem pierwszą styczność, kiedy była to lektura w 8 czy 7 klasie szkoły podstawowej. Tak jak dzisiaj to padło, też na twórczość Kamińskiego trzeba patrzeć, na jego życie z różnych perspektyw. Inaczej to wyglądało, kiedy było się młodszym, starszym, a teraz inaczej na to się patrzy, kiedy jest się dorosłym instruktorem czy rodzicem. Ja wam życzę, żebyście korzystali z dorobku swojego bohatera. Bohater pozwala, zwłaszcza taki bohater, pozwala budować waszą wspólnotę koło różnych jego myśli, jego życia, jego działalności i tego, co przekazał kolejnym pokoleniom, więc jestem przekonany, że pozwoli to wam na kolejne dziesięciolecia budować bardzo ciekawy, interesujący program waszego środowiska, co pozwoli wam się rozwijać, co pozwoli pokazywać na zewnątrz to, że to, co robicie, ma sens i że warto przyjść do drużyny harcerskiej, do gromady zuchowej, jeśli mówimy tutaj o naszych harcerzach, ale także pokażę rodzicom, że to, co robicie, jest dobre dla ich dzieci i będą chętnie posyłali swoich harcerzy do was na zbiórki i będą was wspierali, bo ta współpraca z rodzicami i władzami samorządowymi jest bardzo istotna. Ja z podziwem patrzę na to, jak Chówiec Biała Podlaska powstał, jak się rozwija i jak w tak krótkim czasie udało się zbudować to partnerstwo, które macie. Partnerstwo i z władzami samorządowymi, ale także z rodzicami i ze całym środowiskiem tutaj lokalnym. Daje to jako przykład innym chłopcom, innym środowiskom, jak można współpracować. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego. Gratuluję zdobycia imienia, jest to na pewno coś bardzo istotnego. No i pewnie następny krok to sztandar Chówca. Chówca to przywilej i duma, a naszym mottem zachęta, nie rozkaz. Pomoc bliźnim wspólną drogą do celu, prawo harcerskie zaś to nasz drogowskaz. Pomoc bliźnim wspólną drogą do celu, prawo harcerskie zaś to nasz drogowskaz. Dawać od siebie, nie biorąc nic w zamian, harcmistrz Kamiński przekazał nam te słowa. My jak proporzec najpiękniejszy na świecie będziemy nosić je w sercach i głowach. My jak proporzec najpiękniejszy na świecie będziemy nosić je w sercach i głowach. Podróżnej druchowie, przed wami tort. Tort, który dzięki uprzejmości, życzliwości i wsparciu rodziców, mam tutaj na myśli konkretnie druhnę Asię Barabaniec, został nam sprezentowany, nam, wam, wszystkim.
kształt urodzinowy, no bo mamy tak, raz, że hufiec ma 3 lata, to po pierwsze, a po drugie mniej więcej z okazji tych trzecich urodzin też mamy swoje imię. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie już oficjalnie w Hufcu ZHP Biała Podlaska, również imienia Aleksandra, harcmistrza Aleksandra Kamińskiego. Jeśli zechcesz odnaleźć mnie kiedyś bez żadnej przyczyny lub kamień wodę przepadnę, zaginę. Kto wie, może właśnie z twojej winy. To nie rzucaj słowami o próg i nie pytaj gdzie, co ma ścieżki własne, ale usiądź na dworcu i popatrz na tych, co właśnie żegnają się z miastem. Ale usiądź na dworcu i popatrz na tych, co właśnie żegnają się z miastem. Kiedyś zatęsknisz za mną być może, choć zaklinasz się nigdy więcej, to pocham i egoista i tylko załamać ręce. Piszę, śpiewam i gram, to fakt. I co z tego ma? No co? Chyba tylko ten part, szachmat. Z diabłem lub Panem Bogiem, że gdy kropkę postawię nad i policzą się dni,